Szanowni Państwo, witam po przerwie. Teraz część chyba, na którą najbardziej Państwo czekają, gdyż zostaną zaprezentowane założenia do projektu zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przedmiotowe założenia przedstawi Państwu pan Witold Radzio, to jest radca prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dzień dobry Państwu, bardzo miło, że mogli się z Państwem spotkać. Pozwolę sobie w takim krótkim czasie przybliżyć podstawowe regulacje prawne, które będą zawarte, które są zawarte w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie prawa geodezyjne i kartograficzne, no i które mam nadzieję znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłej ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Główne powody, determinanty tutaj, dla których to prawo geodezyjne i kartograficzne jest nowelizowane, to o jeszcze przepraszam, że okularów, a niestety nie. Przede wszystkim tutaj znaczenie ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw 11 lipca i od tego dnia biegnie termin, w którym mogą być jeszcze stosowane przepisy dotyczące opłat. Trybunał bowiem w swoim orzeczeniu uznał za niekonstytucyjne przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego, które upoważniają ministra do wydania rozporządzenia w sprawie opłat. Drugi powód i druga jakby przesłanka do nowelizacji to stanowisko Komitetu Rady Ministrów do spraw informatyzacji i łączności wyrażone już 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przepisów prawa dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej w procesie inwestycyjnym. Przypominam, że w 2005 roku zostało zmienione prawo geodezyjne i kartograficzne. Z kompetencji starosty wykreślona została kompetencja do uzgadniania dokumentacji projektowej. W to miejsce wpisano nową kompetencję, koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu. W artykule 27 co prawda pozostał taki przepis, który nakładał obowiązek na inwestorów uzgadniania dokumentacji projektowej ze starostą. No, na tę, że tak powiem, niespójność przepisów prawa zwrócił Komitet Rady Ministrów do spraw informatyzacji w 2008 roku, że co prawda taki obowiązek ciąży na inwestorze, a jednocześnie starosta nie ma kompetencji do działań mających na celu uzgodnienie. Komplikację jeszcze powiększa i pewien bałagan prawny powiększa fakt, że wówczas w 2005 roku uchylony został przepis artykułu 28 ust. 4 prawa geodezyjnego i kartograficznego, który to przepis upoważniał ministra do wydania rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz właśnie zasad uzgadniania dokumentacji projektowej. W miejsce tego przepisu sformułowane została nowe upoważnienie ustawowe zawarte w artykule 28 ust. 2, które w zamierzeniu miało na celu upoważnić ministra do wydania rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, sposobu jej zakładania, a także w sprawie zasad czy sposobu realizacji zadań związanych z koordynacją usytuowania sieci uzbrojenia terenu. To ta delegacja ustawowa nie została dotychczas wykonana.
a nie mogła być wykonana bez zmiany tejże delegacji, ponieważ wkradł się w błąd do treści upoważnienia, a mianowicie ustawodawca upoważnił do wydania rozporządzenia nie w sprawie sposobu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tylko w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Pominięte zostało upoważnienie ustawowym, pominięty został wyraz ewidencji. No i ten stan jakby istnieje do tej pory. Niezależnie od tego istnieje jakaś praktyka, która, że tak powiem, toczy się w naszych organach, w naszych starostwach, urzędach miejskich w zakresie uzgadniania czy koordynacji sieci uzbrojenia terenu. No i oczywiście zamiarem w tej chwili Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest, aby problematykę tę rozstrzygnąć poprzez nowe regulacje prawne. No i trzeci powód, trzecia determinanta nowelizacji to wewnętrzna niespójność niektórych przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ta wewnętrzna niespójność powstała w wyniku wielokrotnej nowelizacji. No, jak nie dochowana została należyta staranność przy formułowaniu niektórych przepisów, a także niektóre przepisy stały się jakby niewłaściwe, nie odpowiadają współczesnej technologii, współczesnym rozwiązaniom, czy też przepisom innych ustaw, jakie w okresie od ostatniej nowelizacji prawa geodezyjnego do chwili obecnej nastąpiły. Chciałbym teraz przejść rozdziałami prawa geodezyjnego i kartograficznego i omówić z Państwem tutaj niektóre regulacje, jakie proponujemy w projekcie założeń. Przede wszystkim chcemy zmienić albo uzupełnić katalog definicji zawartych w artykule 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego. Do takich definicji, które będą zmieniane, należy definicja prac geodezyjnych. Uważamy, że obecna definicja jest nieodpowiednia. Definicja prac kartograficznych, definicja osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków geodezyjnych, ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to odsyłam do projektu założeń. On jest wywieszony na stronie RCL, jak i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Tamte definicje, proponowane definicje albo kierunki, w jakich będą formułowane nowe definicje, zostały przedstawione. Również ulegnie zmianie definicja, czy dołożona zostanie chyba do definicja lokalu. Definicja modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Tutaj też chciałem zwrócić uwagę, że w 2004 roku została wprowadzona do prawa geodezyjnego i został przepis artykułu 24a, który mówi o modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie ustawodawca nie określił, nie zdefiniował tego pojęcia. Tyle tylko, że z treści przepisu prawa materialnego można wnioskować, co to jest ta modernizacja, co się kryje pod tym pojęciem. Jednakże celu tej modernizacji ustawodawca nie określił. Również zachodzi potrzeba doprecyzowania pojęć takich jak centralny zasób geodezyjny i kartograficzny, wojewódzki zasób, czy też powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, ponieważ pojęcia te budzą albo tworzą wrażenie, że mamy do czynienia z trzema różnymi zasobami. Zasobem, który należy jest do państwa, do administracji rządowej, czyli to jest zasób centralny oraz zasoby jednostek samorządu terytorialnego. To tak naprawdę mamy do czynienia, o tym mówi też inny przepis prawa geodezyjnego, że mamy do czynienia z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym jako całość, a powiatowy czy też wojewódzki zasób to są części tego zasobu. I ten fakt, że powiatowy i wojewódzki zasób są częściami zasobu, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, chcemy podkreślić w wyniku nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. Chociaż na tym tle już pojawiły się pewne problemy i wątpliwości,
w relacjach z Ministerstwem Finansów, w relacjach ze sposobem finansowania tych zadań. Tutaj też mamy, jak Państwo sięgniecie do dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu założeń, to dowiecie się, że istnieje protokół rozbieżności. W tym protokole rozbieżności między innymi jest rozbieżne stanowisko głównego geodety kraju jako upoważnionego do przygotowania projektu założeń, a ministra finansów, bo minister finansów wnioskuje, żeby właśnie na etapie nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego dokonać podziału zadań z zakresu geodezji i kartografii na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, a w rezultacie również podział państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zasób ten centralny, który byłby tak de facto zasobem państwowym, no i zasoby samorządowe, powiatowe i wojewódzkie, z tym, że na szczeblu również i powiatu i województwa byłyby dwa zasoby, zasób rządowy i zasób samorządowy. Komplikuje to bardzo problematykę. Nie mówimy w tej chwili zdecydowanie, że jest to koncepcja zupełnie błędna, pozbawiona sensu. Jednakże uważamy, że ze względu na ograniczenia czasowe, te 12 miesięcy, jakie Trybunał Konstytucyjny wyznaczył nam do nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego, że w tym zakresie nie jesteśmy w stanie w sposób prawidłowy, w sposób analityczny, w sposób, który by uwzględniał wszystkie aspekty, rozpatrzyć nową strukturę organizacyjną służby geodezyjnej i kartograficznej z uwzględnieniem podziału na zadania rządowe i samorządowe. Z tego względu proponujemy, żeby ta kwestia nie była przedmiotem tej nowelizacji. Odstępujemy od problematyki związanej z funkcjonowaniem tego w tej chwili generalną zmianą przepisów dotyczących funkcjonowania organizacji służby geodezyjnej i kartograficznej, zasad ich finansowania, że ta kwestia będzie przedmiotem kolejnych prac legislacyjnych. Następny problem, który tutaj się pojawił, to jest problem kompetencyjny. Jak wiadomo, kompetencje określone w ustawie mają szczególne znaczenie, bo one upoważniają organ do wydatkowania środków publicznych na określony cel. Organ administracji państwowej musi zawsze funkcjonować w granicach prawa i na podstawie prawa, w odróżnieniu od obywatela, od przedsiębiorcy, który może robić wszystko to, czego mu prawo nie zabrania. Natomiast organ administracji może tylko działać na podstawie prawa i w granicach prawa. Stąd problemy kompetencyjne są bardzo ważne, ponieważ w dotychczasowych przepisach kompetencyjnych pojawiły się sprzeczności, nakładanie się na przykład kompetencji marszałka na kompetencje głównego geodety kraju, chociażby w zakresie wykonywania standardowych opracowań kartograficznych, tak zwanych map topograficznych czy map tematycznych. Te kwestie są również, będą również regulowane w wyniku tej nowelizacji, bo to są ważne kwestie związane z wydatkowaniem środków publicznych. Dodanie przepisów dotyczących zasad przeprowadzenia kontroli działalności organów administracji oraz przedsiębiorców. Tutaj zwracam uwagę, że dotychczasowe przepisy jedynie dotychczasowa treść prawa geodezyjnego i kartograficznego nie zawiera żadnych przepisów o charakterze materialnym, które by mówiło o kontroli. Ona tylko jest tylko upoważnienie do wydania rozporządzenia i tak naprawdę tylko rozporządzenie określa zasady przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych służby geodezyjnej i kartograficznej, w kontroli przeprowadzanej przez głównego geodety kraju odnośnie działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego, a także kontroli przedsiębiorców realizujących zadania w dziedzinie geodezji i kartografii. To jest to materia typowo ustawowa i w związku z tym przepisy nowelizowanego prawa geodezyjnego i kartograficznego będą tą kwestią regulowały. Przepisy rozporządzenia stracą swoją moc. Nowe regulacje prawne będą również dotyczyły pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań lotniczych oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych
w sposób dostosowany do współczesnej technologii. Tutaj chodzi głównie o artykuł 10, który jest zupełnie już niedostosowany do współczesnej technologii, przede wszystkim w zakresie zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Jeżeli chodzi o rozdział trzeci, ten rozdział trzeci reguluje zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. W artykule 11 określone są podmioty, które mogą wykonywać prawo geodezyjne i prace geodezyjne i kartograficzne. Tymi podmiotami to są przedsiębiorcy, którzy mają w swojej zakresie działalności realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz jednostki organizacyjne, państwowe lub samorządowe, które są powołane do wykonywania takich zadań. Przykładem takiej jednostki organizacyjnej są wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych. Uważamy, że przepisy artykułu 11 w nieuprawniony sposób zawężają listę podmiotów uprawnionych do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, bo nie uwzględniają osób fizycznych, które posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Osoby fizyczne posiadające uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w świetle proponowanych regulacji również będą podmiotami uprawnionymi do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Dotyczy to takich sytuacji, kiedy osoba fizyczna występuje w charakterze biegłego, w charakterze mierniczego, górniczego, asystenta mierniczego, górniczego lub też wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne nie na zasadach działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś realizuje zadania w zakresie na zasadach działalności gospodarczej, podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i drugiej ustawy o wykonywaniu, o świadczeniu usług. Więc te dwie ustawy nakładają obowiązki, tam jest również zagrożenie karą z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bez wykonania określonych obowiązków związanych z zarejestrowaniem takiej działalności gospodarczej. Przepisy nowelizowanej ustawy według projektu założeń nałożą na przedsiębiorcę a także na jednostkę organizacyjną, która jest uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych i kartograficznych w sytuacji, gdy czynności składające się na rezultat takiej pracy geodezyjnej i kartograficznej nie będą wykonywane w całości przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe. Jak wiadomo, w przedsiębiorstwach zatrudnieni są różni pracownicy o różnych kwalifikacjach. Nie wszyscy posiadają uprawnienia zawodowe, a więc czynności, które składają się na prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez osoby nieposiadające uprawnień zawodowych będą mogły być wykonywane pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe. To jakby koresponduje również z przepisami artykułu 42, który określa samodzielne, czy trzeciego, już nie pamiętam, proszę mi wybaczyć, który określa samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Jedną z takich funkcji jest kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Artykuł 12 nakłada obecnie obowiązek na wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłaszania do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego takich prac, a po ich wykonaniu przekazywania ich rezultatów lub też informacji o tych rezultatach tych prac. Tak brzmi obecnie artykuł 12 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. W wyniku nowych regulacji chcemy przede wszystkim określić w ustawie, jeszcze przepisy rozporządzenia wykonawczego do prawa geodezyjnego i kartograficznego określają rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania. Czyli mówimy, że wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne podlegają obowiązkowi zgłaszania, za wyjątkiem tych, które wskaże minister w drodze rozporządzenia. Taka konstrukcja prawna w tej chwili obowiązuje. W nowym konstrukcji prawnej nie przewidujemy tutaj żadnego uprawnienia dla ministra w tym zakresie, natomiast odwracamy jakby sposób definiowania obowiązków w tym zakresie
i ustawa określa przypadki, konkretne przypadki, w których prace geodezyjne i kartograficzne podlegać będą obowiązkowi zgłoszenia. W każdym innym przypadku prace te nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia, czyli geodeci, przedsiębiorcy, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, jeżeli nie wykonują prac geodezyjnych, które będą określone w katalogu wymienionym tutaj w ustawie, to nie mają obowiązku zgłaszania. Konsekwencją tego będzie również to, że do tych prac, które nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania, nie będzie stosowany współczynnik 0,5 przy opłatach, bo przy opłatach będzie stosowany współczynnik 0,5 tylko w odniesieniu do prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania i przekazywania do zasobu geodezyjnego i kartograficznego pewnych rezultatów tych prac w postaci odpowiednich zbiorów danych. Z tego tytułu ten współczynnik 0,5 jest pewnego rodzaju rekompensatą za ten obowiązek przekazywania do zasobu. Natomiast jeżeli wykonywane będą prace niewymienione w tym katalogu katalogu obowiązków, który określa, które prace geodezyjne i kartograficzne podlegają obowiązkowi zgłaszania, to wówczas będzie wykonawca prac traktowany jak każdy inny przedsiębiorca i będzie ponosił opłatę już bez współczynnika 0,5, a być może ze współczynnikiem zwiększającym. Na temat konstrukcji opłat też za chwilę Państwu powiem. Jeżeli chodzi o zakres tych obowiązków zgłaszania prac, tutaj na slajdach wymieniłem Państwu, generalnie chodzi o to, że dotyczy to prac, które są w gestii działalności głównego geodety kraju, czyli marszałków województw czy starostów. A także w przypadku, jeżeli chodzi o starostów, chodzi o wszelkiego rodzaju dokumentację geodezyjną w postaci map, rejestrów, wykazów na potrzeby wszelkich postępowań administracyjnych. Przez postępowania administracyjne rozumiemy również rozgraniczenia, rozumiemy również wszelkiego rodzaju postępowania związane z podziałami nieruchomości, związane ze zwrotem nieruchomości, z przekazywaniem i tak dalej, czyli te wszystkie postępowania uregulowane również w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale również dokumentacja geodezyjna, dziękuję bardzo, która służy do postępowań sądowych, do czynności cywilnoprawnych dotyczących przede wszystkim nieruchomości, ich granic, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. A więc taka dokumentacja, która będzie służyła tym celom, podlegać będzie obowiązkowi zgłaszania. Każda inna, która nie będzie tutaj wymieniona, nie będzie podlegała obowiązkowi zgłaszania. W wyniku proponowanej nowelizacji ulegną również zmiany w pewnym zakresie. Ulegną zmianom przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczące ewidencji gruntów i budynków. A więc przede wszystkim nastąpi doprecyzowanie i rozszerzenie zakresu informacji objętych ewidencją gruntów i budynków. Chodzi tutaj o podmioty, które władają gruntami na zasadach samoistnego posiadania, gruntami, co do których ze względu na brak księgi wieczystej albo innych dokumentów nie można ustalić właściciela. Bo jeżeli znany istnieje księga wieczysta lub dokumenty, które określają właściciela, w ewidencji gruntów i budynków wpisujemy właściciela. Natomiast dla części gruntów nie ma założonych ksiąg wieczystych, nie są znane żadne dokumenty, które określają stan prawny i dla tych gruntów ewidencja gruntów i budynków zawiera, bo tak to jest w praktyce, tyle tylko, że przepis prawa o tym nie mówi, powinna zawierać informacje o podmiotach, które tymi gruntami władają. Również tutaj zostanie uzupełniony ten katalog informacji gromadzonych w ewidencji o informacje dotyczące umów dzierżawy. To też jest rejestrowane w tej chwili na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przepisy ustawy podniosą więc rangę, na wyższy poziom rangę tych regulacji prawnych. No i nowa regulacja, nowy zakres, który dotychczas w ewidencji nie był ujawniany, to jest informacja o tym, czy dana działka
w całości lub w części jest objęta jakąkolwiek formą ochrony przyrody. Istnieje w tej chwili, został przez ministra środowiska, a dokładnie przez głównego inspektora ochrony środowiska, jest założony i prowadzony centralny rejestr form ochrony przyrody. Ten centralny rejestr form ochrony przyrody zawiera również dane geometryczne, dane przestrzenne, które określają granice gruntów objętych odpowiednimi formami ochrony przyrody. Ewidencja gruntów i budynków, jak wiadomo, jest takim podstawowym rejestrem i ona powinna również zdaniem tutaj ministra środowiska wystąpił z takim wnioskiem. W wyniku zgody międzyresortowych ten wniosek został uznany za uzasadniony, aby do ewidencji gruntów i budynków wpisać taką informację, a wpisanie takiej informacji nie będzie zadaniem zbyt uciążliwym, ponieważ nastąpi to przy wykorzystaniu dwóch cyfrowych zbiorów danych, ewidencji gruntów i drugiego cyfrowego zbioru danych Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody i tylko znajdzie się informacja zero-jedynkowa. Działka jest objęta lub nie jest objęta jakąkolwiek formą ochrony przyrody. Fakt, że jest objęta, będzie umożliwiał sięgnięcie do tego rejestru, gdzie wskazywał, że istnieje potrzeba do sięgnięcia do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, aby tam uzyskać szczegółowe informacje, czy mamy do czynienia na przykład z Naturą 2000, czy mamy do czynienia z inną, jakimś parkiem krajobrazowym, czy inną formą ochrony przyrody. Zakładamy, że w przyszłości również w ramach rozwoju zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach te dwa rejestry zostaną zintegrowane ze sobą w ten sposób, żeby zainteresowani w bardzo prosty i łatwy sposób mogli z jednego poziomu, z jednego rejestru przechodzić do drugiego rejestru, uzyskiwać odpowiednie informacje i je w odpowiedni sposób przetwarzać. Jeżeli chodzi o następne regulacje dotyczące ewidencji gruntów i budynków, to tutaj przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na problem aktualizacji tejże ewidencji gruntów i budynków. Nowe regulacje wprowadzą, określą precyzyjnie, w jakich przypadkach aktualizacji dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej, a w jakich przypadkach będzie to czynność materialno-techniczna. Przyjmujemy, że orzeczenia sądowe, akty notarialne, decyzje administracyjne, również rejestry publiczne będą źródłem danych, które pozwolą aktualizować ewidencję gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznych. Również prace opracowania geodezyjne i kartograficzne przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego będą również mogły być wykorzystane do aktualizacji operatu ewidencyjnego w drodze czynności materialno-technicznych, jeżeli zakres tych zmian wynikających z tej dokumentacji nie narusza interesów osób trzecich, a jednocześnie zainteresowany złoży w tej sprawie odpowiedni wniosek. Następna sprawa to jest problem gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W tej chwili chodzi o gleboznawczą klasyfikację, w szczególności chodzi o gleboznawczą klasyfikację gruntów leśnych. W tej chwili wszystkie grunty leśne objęte są obowiązkiem, powinny być objęte gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2012 roku w sprawie klasyfikacji gleboznawczej dla gruntów leśnych, gleboznawcza klasyfikacja polega na ustaleniu typu siedliskowego lasu oraz klasy bonitacyjnej. Tak jak dla gruntów rolnych, to gleboznawcza klasyfikacja polega tylko na ustaleniu klasy bonitacyjnej, tak dla gruntów leśnych, zgodnie z tym rozporządzeniem, gleboznawcza klasyfikacja dotyczy zarówno typu siedliskowego, jak i gruntów leśnych. W tej chwili wykonanie w pełnym zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów leśnych, a grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego nie są objęte taką klasyfikacją, wymagałoby wyłożenia, szacujemy, co najmniej 720 milionów złotych. Licząc średnio cenę hektara gleboznawczej klasyfikacji gruntów w takim zakresie 100 zł za hektar, co jest ceną na pewno niewygórowaną. Żeby uniknąć takich kosztów, a jednocześnie mając wiedzę, że gleboznawcza klasyfikacja gruntów leśnych
w zakresie klas bonitacyjnych jest praktycznie niewykorzystywana do żadnych celów publicznych, do żadnych działań administracyjnych. Jedynie w postępowaniu scaleniowym mówi się, że uwzględnia się klasy bonitacyjne przy sporządzaniu czy wykonywaniu szacunku porównawczego gruntów. Tylko tam jest ta potrzeba znajomości klasy bonitacyjnej gruntów. Ale jak wiadomo, scalenia gruntów wykonuje się na ograniczonym obszarze, a w szczególności, gdy scaleniami tymi obejmuje się grunty leśne. Z tego względu proponujemy, żeby nowe regulacje przesądziły, że klasyfikacja gleboznawcza gruntów leśnych co do zasady będzie ograniczona do ustalenia typu siedliskowego, bo ten typ siedliskowy jest potrzebny w postępowaniach dotyczących ochrony gruntów leśnych. Ponadto typ siedliskowy lasu został już ustalony przez służbę leśną w związku z opracowaniem planów urządzenia lasu. Taka dokumentacja, również geometryczna, znajduje się w posiadaniu służby leśnej. Będzie ona do wykorzystania w procesie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów leśnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego, które musimy wykonać, bo inaczej mielibyśmy zadanie zawarte w ustawie niewykonane. Szacujemy, że w tym przypadku koszty takiej klasyfikacji obniżymy do około 20 milionów w skali kraju, bo będziemy wykorzystywali już istniejące zbiory danych. Trzeba będzie te istniejące zbiory danych tylko przetworzyć do postaci map klasyfikacyjnych i przeprowadzić postępowania administracyjne, aby te typy siedliskowe stały się urzędowymi danymi określając w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów leśnych. No i drobna zmiana dotycząca przepisów artykułu 24b określających podmioty, które uczestniczą w tworzeniu i zakładaniu SIN. Tu chodzi o to, żeby do tych podmiotów dopisać również ministra właściwego do spraw wewnętrznych, bo został on pomyłkowo pominięty w tej liście podmiotów zobowiązanych do tworzenia SIN-u. No bardzo kontrowersyjny temat, który był największym problemem przy pracach nad założeniami. Tutaj może chciałbym powiedzieć, że na jakim etapie, bo może na samym początku należało powiedzieć, że projekt założeń już został, przeszedł ścieżkę legislacyjną związaną z uzgodnieniami międzyresortowymi. Został przyjęty przez Komitet Stały do Spraw Cyfryzacji. Ten komitet również zaakceptował w tym zakresie, w jakim był właściwy projekt rozporządzenia, rekomendował go do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. W tej chwili jeszcze trwa proces uzgodnieniowy, opiniowania w zasadzie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Tutaj intensywne prace związane z uzgodnieniem stanowisk, w szczególności właśnie w zakresie inwentaryzacji ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Trwały jeszcze wczoraj, dzisiaj. Dzisiaj będzie posiedzenie zespołu infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jutro posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. I mamy nadzieję, że na tym jutrzejszym posiedzeniu projekt zostanie przyjęty. Jakie, że tak powiem, kontrowersje tutaj pojawiły się właśnie w tych uzgodnieniach z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. Dotyczyły one działalności tak zwanych ZUD-ów, które w tej chwili, jak Państwo wiecie, już wcześniej mówiłem, funkcjonują troszkę w oparciu o tylko i wyłącznie przepisy rozporządzenia, które to rozporządzenie funkcjonuje też na podstawie przepisu przejściowego, bo podstawa prawna, na którym zostało ono wydane, została uchylona. W założeniach, które żeśmy przedstawili Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, proponowaliśmy zastąpić system uzgodnień systemem narad koordynacyjnych, organizowanych głównie na wniosek projektanta, a z możliwością również organizowania takich narad z urzędu przez starostę. Po wczorajszych i dzisiejszych negocjacjach w
tej chwili prawdopodobnie założenia zostaną w tym zakresie zmienione. Zmiana będzie polegała na tym, że z mocy ustawy sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych położonych w granicach zwartej zabudowy obszarów wiejskich. Takie sytuowanie dotyczące sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami, tutaj przyłącza są wyłączone, czyli sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami, wymagać będzie uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, której przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba i uczestniczą również obowiązkowo przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu. Starosta będzie mógł również na taką naradę doprosić innych zainteresowanych wynikiem uzgodnień w zakresie przebiegu, w zakresie sytuowania sieci uzbrojenia terenu. Dalej, przepisy, nowe regulacje prawne nałożą na podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, obowiązek ustawowy do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia GESUT, a także uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. To jest taki obowiązek ustawowy. Następne, może jeszcze odnosząc się do problemów ZUD-ów, również w tej chwili w proponowanym nowym brzmieniu projektu założeń przewidujemy, że z tytułu za przeprowadzenie narady koordynacyjnej pobierane będą opłaty i wysokość tej opłaty będzie ustalona przepisami ustawy. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię, to związaną z GESUT, tutaj jest też istotna zmiana. Przewidujemy, że GESUT ma służyć właśnie szeroko rozumianym odbiorcom informacji, a przede wszystkim projektantom, inwestorom, a także wszystkim, którzy zarządzają sieciami uzbrojenia terenu. Stąd rozszerzamy zakres informacji zawartych w GESUT o sieci projektowane. Sieci te, które właśnie będą przedmiotem narad koordynacyjnych, czyli to wynika również, ten obowiązek uwidaczniania sieci projektowanych wynika z rozporządzenia w sprawie GESUT wydanego w 2012 roku. Przepisy ustawy podnoszą na wyższy poziom, nadają wyższej rangi temu obowiązkowi. Jeżeli chodzi o kolejne inne regulacje związane z sieciami uzbrojenia terenu, to również zakładamy, że znowelizowane przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego określą zasady i tryb zakładania bazy danych, krajowej bazy danych GESUT, który to obowiązek został nałożony, w tym zakresie obowiązek został nałożony na głównego geodety kraju w wyniku ostatniej nowelizacji, która została dokonana w 2011 roku. Zostanie uchylone upoważnienie ustawowe zawarte w artykule 28 ust. 2 ustawy. W rezultacie również w tym momencie utraci swoją moc upoważnienie, rozporządzenie z 2004, chyba czy z 1 roku, wydane na podstawie artykułu 28 ust. 4 prawa geodezyjnego i kartograficznego. Jeżeli chodzi o udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, tutaj wprowadzamy zasadę, że każdy zbiór danych, każdy materiał udostępniany z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, każdemu takiemu zbiorowi czy materiałowi towarzyszyć będzie licencja, która określać będzie warunki, na jakich ten zbiór czy dany materiał może być wykorzystany. Czyli rezygnujemy w tej chwili będzie uchylony artykuł 18 prawa geodezyjnego i kartograficznego, który określa, nakłada obowiązek uzyskania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie, reprodukowanie i tak dalej. Ten przepis zostaje uchylony.
Natomiast każdy materiał udostępniony z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego będzie jego sposób wykorzystania tego materiału będzie ograniczony albo będzie nieograniczony, ale o tym będzie mówiła licencja, która będzie towarzyszyła temu materiałowi w momencie jego wydania z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Rozporządzenie określi sposób, formuły, zasady nadawania tych licencji, wzory licencji, także to będzie określone przepisami rozporządzenia. Dlaczego licencje? No bo coraz więcej naszych materiałów ma postać elektroniczną. Tak naprawdę postać nieelektroniczna coraz będzie już w niedługim okresie wyjątkiem, kiedy materiały udostępniane będą w postaci nieelektronicznej. Postać elektroniczna ma do siebie, że może być powielana wielokrotnie, rozprowadzana, rozpowszechniana. I żeby zapewnić sobie, że udostępnianie tych materiałów będzie na określonych warunkach, potrzebne jest właśnie takie rozwiązanie prawne. Jednocześnie proponuje się, żeby przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego ustalały możliwość nakładania, wprowadzały karę administracyjną, ustalaną decyzją administracyjną, w przypadku, gdyby okazało się, że ktoś wykorzystuje materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego bez wymaganej licencji albo niezgodnie z warunkami określonymi w licencji. Tutaj proponujemy, żeby ta kara była dotkliwa, żeby była ona wielokrotnością należnej opłaty. Jeżeli chodzi o opłaty, to również tutaj jest troska o to, żeby one nie były wygórowane, żeby one nie były barierą w dostępie do informacji zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, ale jednak, żeby nikomu się nie opłacało kolokwialnie jechać na gapę, żeby nie wpaść i zamiast ponieść opłatę w wysokości 100-200 zł, będzie musiał wydać tysiące. Jakie opłaty? Za co opłaty będą? A więc opłaty będą, proponujemy, żeby opłaty były za udostępnienie danych i materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego w dostosowaniu do uprawnień do ich przetwarzania określonych w licencji, do korzystania z usług ASG UPOS. Mija ten okres bezpłatnego korzystania wynikający z naszych zobowiązań w stosunku do Unii Europejskiej, bo system ASG UPOS został zbudowany ze środków Unii Europejskiej i w tym okresie, w jakim należy utrzymywać rezultaty projektu, to nie można pobierać opłat. W tej chwili utrzymanie tego systemu, jego rozwijanie wymaga dosyć istotnych nakładów, stąd wprowadzamy system opłat za korzystanie z systemu ASG UPOS. Następne to jest sporządzanie, udostępnianie wypisów oraz rysów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Tutaj też jest pewnego rodzaju zmiana, zmienia się jednostka rozliczeniowa w miejsce działki pierwszej i następne wprowadzamy jednostkę rejestrową gruntów jako jednostkę rozliczeniową i proponujemy tutaj opłatę, w tej chwili maksymalną opłatę w wysokości 50 zł od jednostki rejestrowej. Zważywszy, że średnio na jedną jednostkę rejestrową, statystyczną jednostkę rejestrową w skali kraju przypada 2,3 działki, przy obecnych stawkach to byłaby kwota opłata rzędu za jedną statystyczną jednostkę rejestrową, kwota rzędu 15 zł, w tej chwili będzie to 50 zł. Oczywiście będą jeszcze tutaj opłaty zniuansowane, jeżeli chodzi o wypisy o niepełnej treści, będą one niższe niż 50 zł, ale uważamy, że te stawki, które były niewaloryzowane od 2004 roku, one są już w tej chwili za niskie zdecydowanie i ta kwota powinna odpowiadać w tej chwili no, takim kosztom ponoszonym i związanym z wydawaniem tych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. No i następny rodzaj opłaty to jest opłata za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, bo tak jak dotychczas
z przepisów artykułu 12 wynikało, że wykonawca musi przekazać do zasobu wszystko to, co wytworzył, łącznie z materiałami wykonanymi na rzecz zamawiającego. One stawały się w momencie przekazania własnością Skarbu Państwa i to Skarb Państwa wydawał zamawiającemu te materiały. W tej chwili mówimy, że to co wykonuje wykonawca na rzecz zamawiającego, to jest własnością zamawiającego. Do zasobu ma trafić tylko zbiór danych, informacji niezbędnych do aktualizacji naszych rejestrów publicznych. Natomiast to, co wykonawca wykonał na rzecz zamawiającego, jest jego własnością i tylko jeżeli chce wykorzystać te materiały w jakichkolwiek postępowaniach tutaj administracyjnych, sądowych, no to trzeba poświadczyć, że te materiały są zgodne z danymi zawartymi w naszych rejestrach publicznych, albo z danymi zawartymi w przyjętym do Państwowego Zasobu materiale. W niektórych przypadkach może się okazać na przykład, że nie trzeba będzie nic poświadczać, no bo na przykład wznowienie znaków granicznych czy wyznaczenie punktów granicznych. Tutaj dla zamawiającego wykonawca być może nie będzie sporządzał żadnego dokumentu, przekaże tylko do zbioru danych materiały. Wówczas tylko opłata będzie związana z udostępnianiem na zgłoszenie materiałów niezbędnych do wykonania tej pracy polegającej na wznowieniu czy wyznaczeniu punktów granicznych, no i opłaty za narady koordynacyjne, o których wcześniej mówiłem. Wysokość opłat będzie kalkulowana w ten sposób, żeby przede wszystkim opłaty nie były niższe niż dotychczas. One muszą być lekko podwyższone ze względu również na inflację, na wyniki inflację. Następnie, żeby zapewniały one możliwość, pokrywały koszty przygotowania tych dokumentów i materiałów w przypadku, gdy się sporządza wyrysy, kopie, żeby te opłaty uwzględniały również cel, na jakim zostaną wykorzystane materiały, a więc przyjmujemy zasadę, że z tak zwanym współczynnikiem 1.0 będą wydawane informacje i materiały, które będą mogły być wykorzystane dla celów osobistych wnioskodawcy, do jego celów prywatnych, posłużyć się w kontaktach z organami administracji publicznej albo uzyskać informację, która jest mu potrzebna. Natomiast jeżeli te informacje i materiały będą wykorzystywane do celów innych, do działalności gospodarczej, to opłaty będą odpowiednio podwyższone w zależności od zakresu tej działalności gospodarczej. I chociażby liczby, tutaj przyjmujemy, że to będzie decydowała o współczynniku liczba na przykład stacji, na których te materiały elektroniczne będą przetwarzane, czy też liczba, nakład wydawanych wydawnictw kartograficznych czy innych materiałów wydawanych w postaci już nieelektronicznej. Jeżeli chodzi o tutaj nowe regulacje prawne wprowadzą również zasadę, że nieodpłatnie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym dane zawarte w czterech rejestrach publicznych, a więc w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych. Tą bazę prowadzi Główny Geodeta Kraju. Jest to baza danych o szczegółowości właściwej dla skali 1 do 250 tysięcy. Dane z Państwowego Rejestru Granic, dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych i dane numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 metrów. Te dane będą danymi publicznie dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie. Takie jest założenie. Nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ale tylko w postaci elektronicznej, przysługiwać będzie na cele edukacyjne, badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym, że założenia określają, jakie podmioty mogą występować z wnioskiem o wydanie materiałów nieodpłatnie na te cele. Bardzo precyzyjnie, czyli tutaj jest oprócz tego kryterium celowościowego, jest również kryterium podmiotowe, który określa podmioty uprawnione do korzystania z tych materiałów. Naszą intencją jest to, aby szerzyć wiedzę o infrastrukturze informacji przestrzennej, o danych przestrzennych, o sposobie wykorzystania danych przestrzennych, że ta wiedza tak w rezultacie zwiększy nam krąg odbiorców informacji przestrzennych, oni będą potrafić się tą informacją posługiwać,
To będzie stymulowało rozwój naszej gospodarki, naszego kraju, a także będzie stymulowało przychody organów prowadzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, bo się w ten sposób będzie zwiększać liczba odbiorców materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jak już mówiłem, jeżeli chodzi o wykonawców prac geodezyjnych, to tutaj współczynnik 0,5 w przypadku, gdy prace te wykonywane są na zgłoszenie. Aha, jeszcze wcześniej, że jeżeli chodzi o wydawanie materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydawane na cele edukacyjne, badań naukowych oraz prac rozwojowych w postaci nieelektronicznej, to za te materiały pobierać będziemy opłatę ze współczynnikiem 0,5 w stosunku do stawek podstawowych. Przewidujemy również, że ustawa określi stawkę opłat za prawo do pobierania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą usług sieciowych w określonym okresie, na przykład miesiąca, kwartału, półrocza lub roku, oraz ta licencja umożliwi przetwarzanie tych pobieranych materiałów, czyli będzie to pewnego rodzaju opłata ryczałtowa, okresowa. Będzie na przykład usługa WMS, będzie za pomocą usługi WMS można będzie nie tylko przeglądać te materiały, ale można będzie również, wykorzystując tę usługę, pobrać materiały i włączyć przez przedsiębiorcę, przez odpowiednią osobę zainteresowaną do swojego systemu informacyjnego i wykorzystywać to do celów czy to własnych, czy do celów działalności gospodarczej. I wówczas może zamiast wnioskowania o każdorazowe udostępnienie, można będzie taką usługę uruchomić okresowo, że przez okres miesiąca, kwartału, pół roku, roku dany podmiot będzie mógł mieć wgląd do określonego zbioru danych i z tego zbioru danych korzystać w sposób taki, jaki będzie określała licencja. Opłata pobierana będzie przed udostępnieniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czyli nie będzie tego etapowego podziału, że na etapie zgłoszenia i część na etapie przekazywania do zasobu, bo opłata odnosi się tylko i wyłącznie, dotyczy udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niezależnie od tego, czy wykonawca wykorzysta te materiały, czy nie, będzie ponosił opłatę. Opłatę będzie ponosił bowiem przed udostępnieniem materiału z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tej chwili, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, wszelkie opłaty powinny być ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Proponowane przepisy będą miały charakter lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o finansach publicznych i one wprowadzą dokument obliczenia opłaty jako formę ustalenia wysokości opłaty. Ten dokument może być tylko, że tak powiem, zakwestionowany przez zainteresowanych i wówczas, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości opłaty w wyniku wyjaśniania stanowisk wystawiającego dokument obliczenia opłaty z tym, który jest zobowiązany do poniesienia opłaty, wówczas organ będzie zobowiązany wydać decyzję administracyjną w sprawie wysokości ustalenia opłaty. Uprawnienia zawodowe. Tutaj również pewne zmiany będą. Przede wszystkim chcemy wprowadzić do przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego instytucję przedawnienia odpowiedzialności zawodowej za naruszenie przepisów artykułu 42 ust. 3, czyli prawa geodezyjnego oraz zatarcia kary udzielonej na podstawie artykułu 46 ust. 1. Zatarcie, czyli po pewnym czasie, tak jak to się dzieje w zakresie odpowiedzialności karnej. Tutaj również, zresztą większość również przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej i w innych dziedzinach takie instytucje przedawnienia i zatarcia kary są zawarte w przepisach regulujących prowadzenie działalności zawodowej. Dotyczy to również pracowników służby cywilnej, urzędników służby cywilnej. Tutaj również są ta instytucja przedawnienia i zatarcia kary przewidziana. Mając również na uwadze wymogi konstytucyjne,
a w szczególności potrzebę wzmocnienia pozycji obwinionego w postępowaniu dotyczącym dyscyplinarnej odpowiedzialności zawodowej, proponuje się uzupełnienie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego o nowe regulacje określające zasady i tryb takiego postępowania, które gwarantować będą prawo obwinionego do obrony na zasadach kontradyktoryjności, bezstronności organu orzekającego oraz instancyjność orzekania, czyli będzie można się odwołać od decyzji do organu wyższego stopnia. Tutaj w tym zakresie początkowo nie planowaliśmy takich regulacji, jednakże stanowisko Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacyjnego nie pozostawiało nam tutaj żadnego pola manewru. Te sprawy są bardzo ważne, pilne do uregulowania, bo za chwilę będziemy mieli kolejny wyrok Trybunału Konstytucyjnego orzekający o niekonstytucyjności przepisów w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Rozdział 8a, ewidencja miejscowości, ulicy, adresu. Tutaj na wniosek jednostek samorządu terytorialnego proponujemy, żeby do regulacji prawnych związanych z tym zagadnieniem wprowadzić przepisy, które umożliwią wykazywanie w ewidencji miejscowości, ulicy, adresów oprócz danych adresowych dotyczących budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, także danych adresowych dotyczących innych obiektów, takich jak parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej. Chodzi o to, że punkt adresowy w tej chwili, numer porządkowy, z którym związany jest punkt adresowy, jest elementem systemu adresowego. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, że ten system adresowy realizowany jest w dwojaki sposób, poprzez powiązanie numerów porządkowych i punktów adresowych, które związane są z każdym numerem porządkowym, z tabliczkami, które są sytuowane na budynkach lub tych innych miejscach. I drugi system adresowy to jest system oparty na nawigację satelitarną, czyli mamy numer i współrzędne, które są związane z punktem adresowym. Jeżeli chodzi o nawigację satelitarną, to tutaj istotne znaczenie mają te współrzędne. Natomiast jeżeli chodzi o system tabliczek, to istotną rolę odgrywa regularność numeracji porządkowej. Tutaj nie może być tak, że numer 1, obok numeru 1 pojawia się numer 25. Musi być zachowana pewna regularność i ciągłość numeracji. Żeby to było zapewnione, to przepisy ustawy nakładają na organy, które mają obowiązek prowadzić ewidencję miejscowości, ulicy, adresu, żeby również na nieruchomościach, które w tej chwili nie są zabudowane, nie są nawet w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane pod zabudowę, ale można prognozować na podstawie doświadczeń co do rozwoju osadnictwa na danym terenie albo co do doświadczeń wynikających z wydawanych decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym, o sposobie zagospodarowania działki lub terenu. Na podstawie takich doświadczeń można prognozować numerację porządkową i mówimy wtedy o tak zwanych budynkach prognozowanych i numerach prognozowanych. I to ma bardzo istotne znaczenie w procesie przygotowania tego systemu adresowego. Przepisy karne i kary pieniężne, o tym już mówiłem, ta kara pieniężna w postaci decyzji administracyjnej, jeżeli chodzi o przepisy karne, zostaną one dostosowane do zmienionych przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. Trochę przekroczyłem, przepraszam za... Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.